Siemanko wszystkim, ja jestem Simba, witam w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzacie te koronaferie, że nie macie za dużo roboty i jakoś przeżywacie to, że nie da się iść na skatepark, a przynajmniej się nie powinno. I tak pękła mi kierownica. Prawdopodobnie to będzie w tytule, więc nie mam co tutaj mówić, ale mogę opowiedzieć. Ale o tym zaraz, najpierw cofnijmy się na początek vloga. Siemanko wszystkim. Jest tu trochę głośno, bo jestem na dworcu w Zabrzu autobusowym. Ale mam nadzieję, że będzie coś słychać mnie w miarę spoko. Bo nie będę miał potem jak nagrać i wcześniej też nie miałem. Jadę do skating parku. Kolejny tydzień i znowu nie przyciąłem kierownicy. Więc też wziąłem znowu kolejną, dla pewności, żeby móc zmienić. Teraz czekam na Juszczyka i z nim będę jechać samochodem, więc będzie mi już łatwiej. Byłem tylko autobusem jednym, więc no, widzimy się później. Byłem 6 godzin w skating parku i w trakcie zmieniłem kierownicę, bo chciałem robić właśnie bar whip bara, na przykład jeszcze bar whipa próbować, różne takie właśnie z barami, a na tej nieprzyciętej Madgira to bary wchodziły jak w slow-mo, więc nie było szans. Dlatego sobie ją zmieniłem, bo mnie wnerwiało, że jest za duża i wylądowałem bar whip bara. Tak, wylądowałem. Miałem nogę na deku, tylko dotknąłem palcami Reziego i tak mi to zablokowało nogę, że musiałem ją podnieść i wsadzić znowu na dek. I dlatego też się tak nie cieszyłem, bo wiedziałem, że zamierzam to powtórzyć, choćby do nagrania na jakieś edity przyszłe i tak dalej. Ale trik zaliczony, bo zaliczony. Przy okazji na YouTubie tego nie było, to jeszcze w poprzednim skating parku próbowałem kiedyś backflipa z whipem. I próbowałem przez w końcu potem ze 2 godziny i nie udało mi się go wylądować. Pomimo tego, że go łapałem, że najpierw się przełamałem właśnie, potem łapałem, to jednak jak lądowałem, to hulajnogę miałem trochę pod kątem. Że jakbym wylądował, to bym się tak, to byłbym tak przechylony. Więc za każdym razem ściągałem nogę albo coś i niestety mi nie wyszło, ale teraz zobaczcie kilka prób, bo nie było tego wcześniej na YouTubie. Tak po prostu. Bo nie wyszedł z tego vlog żaden, za krótko to było, bo tylko robiłem tego flipa z whipem. A tak przy okazji to proszę uwzględnić, że w tym skating parku no te nagrania to dawno, ale te poprzednie były też robione, jak będziecie to oglądać, to chyba 2 tygodnie wcześniej i nie wychodziłem na żaden skatepark, odkąd były zamknięte szkoły. Bo pod poprzednim filmem zaczęły się komentarze, że najpierw powiedziałem o wirusie, a potem poszedłem na skatepark. Bo niektórzy może nie myśleli w momencie myślenia o tym właśnie i nie zauważyli, że zupełnie inaczej wyglądało nagranie o wirusie,
a zupełnie inaczej to o już otwierania paczki i tego skateparku. Bo jak wiadomo, mogę sobie ustawiać ujęcia nie chronologicznie, tylko zamieniać jak chcę. Pomimo tego, że większość jest chronologicznie zawsze w filmach, to jednak sytuacja o wirusie była później, dlatego musiałem ją wsadzić, a najlepiej było wsadzić na początku, żeby wszyscy o tym wiedzieli i to usłyszeli. Mam nadzieję, że... Więc teraz mam nadzieję, że niektórzy spojrzą na filmy YouTube'owe w inny sposób, czyli że mogą być nagrywane wcześniej i coś ze sobą zamieniane. Tak może być. Teraz możemy przejść już chyba do mojej złamanej czy pękniętej, kto chce jak to nazwać, to właśnie kierownicy. Tak po prostu się tam patrzę, bo tam jest cała reszta tego i moja hulajnoga. Bo jeszcze nie zmieniłem kierownicy, bo dalej nie jest przycięta tamta, więc nie miałoby sensu przekładanie gripów i łączenie wszystkiego. Bo po co? Najpierw to przytnę. Może jak już będziecie oglądać, to przyciąłem. Bo teraz jest środa, kiedy to nagrywam. Prawda? Prawda. No dobra, no więc wyszedłem na flatową sesję. To był dzień. Na poprzednim filmie była flatowa sesja z tej nowej hulajnogi, co dostałem. I to było to, że wyszedłem właśnie nagrać tę nową hulajnogę, a potem sobie pojeździć na mojej zwykłej. I wtedy właśnie jeździłem. Porobiłem fingery od chyba pół roku nierobione wcześniej. Więc spoko, to też wam puszczę, bo czemu nie? Albo się odsunę, bo to jest pionowo. O. I teraz możecie oglądać, a ja mogę jednocześnie mówić. Ale pewnie jak skończę to mówić, to i tak się skończył filmik, więc chyba mogę już wrócić na normalną pozycję. I kontynuować historię. Więc no właśnie, robiłem sobie różne rzeczy. Postanowiłem zrobić braille flipa na flacie. Tak sobie poćwiczyć, żeby może wyjdzie lepiej. Wcześniej byłem raczej daleko, ale zastosowałem taką technikę trochę. Wiecie, żeby z takiego manuala, z takiego bunny hopa wypchać tylne kółko. Tak jak czasami możecie coś ściskać, prawda? Nie wiem, czy ściskacie. I to wyskakuje. I o to tak jakby chodzi też w braille flipie. Najłatwiej. Czyli tak jakby naciskacie w dół na kółko, na tylne kółko, wyrzucacie to do przodu i to samo wyskakuje. Jednocześnie macie pęd skoku w górę i jednocześnie ruch się sam zaczyna. Czyli możecie robić wszystko naraz i macie do wszystkiego siłę, moc i właśnie ten pęd, który jest przydatny. Swoją drogą nie wiem czemu trzymam cały czas tą kierownicę. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i nie zasłaniam nią z siebie jakoś za bardzo. A wracając do braille flipa, to właśnie zaczęło mi dobrze wychodzić. W miarę dobrze. No, dostaniecie też kilka prób gdzieś tu na ekranie. Aż w końcu, no, porobiłem ileś, potem poszedłem jeść. Potem jak było ciemniej, to znowu wyszedłem. Znowu zacząłem robić. I robiłem, aż w pewnym momencie takie dziwne uczucie. Wyskoczyłem i nagle ten ruch tak poszedł luźno. Więc sam ruch może nie luźno, ale po prostu ta jedna ręka mi tak luźno poszła, bo kierownica pękła, no prawdopodobnie była już pęknięta wcześniej po prostu, ale jak wyskakiwałem, czyli jak zaczynałem ciągnąć ruch, to mi wyskoczyła. No i ruch dokończyłem drugą ręką tak jakoś automatycznie w miarę, ale kierownica jest złamana. Więc teraz już będę musiał przyciąć kierownicę tamtą. I tak chciałem ją przyciąć, bo i tak chcę na niej jeździć, już się nie mogę doczekać. Bo wolę jeździć oczywiście na lepszej i na madgirowej. Ale teraz właśnie no nie mam na czym jeździć, dopóki tego nie przytnę. Teoretycznie mam jeszcze niebieską, którą przyciąłem wcześniej, ale ona byłaby tak niska jak ta nowa hulajnoga, którą widzieliście w poprzednim filmie. Więc tak jakby już... Co za różnica, to bym mógł wziąć tą nową. A nie chcę jeździć po prostu na takiej niskiej. W sensie, no za niskie dla mnie i nie chce mi się na takim mniej wygodnym. No, jeszcze dzisiaj w sumie. Dzisiaj wyszedłem na dwór i już zacząłem sobie przypominać robienie salt, bo side flipy robię zawsze i umiem. Ale back flipa robiłem ostatni raz
w Sylwestra, kiedy sobie miałem kontuzję, tak jakby, bo sobie stukłem mocno stopę od walnięcia w bruk, tak jakoś i tak przez buty, no. No to dobra, no zrobiłem na poranku słabiej, coraz lepiej, to też gdzieś wam tu powyświetlam wszystko. A potem postanowiłem zrobić backflipa z rundaka, czego nie robiłem tak może od ponad roku. Więc trochę się bałem, trochę bardzo, ale w końcu no przerzuciłem, no jak umiem backflipa, to żaden problem zrobić z rundaka, bo z rundaka jest łatwiej. Nawet i pomimo tego, że ja się tak mocno zatrzymuję i mój rundak jest powyginany, bo jestem nierozciągnięty, to i tak nie trzeba wkładać siły w backflipa, tak po prostu się odchylasz, łapiesz i wszystko działa. Więc zrobiłem, nauczyłem się znowu. I teraz zabrałem się też za fiflaka, co mi już gorzej idzie, też dlatego, że jestem nierozciągnięty. Ale będę w kolejne dni pewnie ćwiczyć i się rozciągać. To też sobie pomyślałem i może mi się uda rozciąganie się, żeby być bardziej rozciągniętym. Tak samo, co jeszcze? Flipping Sexy z tego, z Fortnite'a, co już kiedyś robiłem. To też się sobie przypomniałem, więc może będzie więcej takiego skakania w kolejnych filmach. Właśnie dlatego, że wracam do tego. To jest przydatne. W sensie przydatne, że fajnie czasami gdzieś zrobić. No, na przykład po strzelonym gorłu albo takie różne rzeczy. No, ale po prostu też jest fajnie i nagrywać. No i na ten moment chyba wyczerpały mi się pomysły, co mogę mówić. I wyczerpały mi się nagrania, które mógłbym wsadzić do vloga. Dlatego myślę, że widzimy się dopiero już za tydzień. Pewnie jeszcze szkoła nie będzie otwarta, szkoły będą przedłużone, wszystko. Więc będę musiał sobie jakoś radzić z nagrywaniem. Teraz sobie radzę, ale wsadzałem rzeczy z przeszłości. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie za tydzień. A teraz mam nadzieję, że film wam się podobał, prawda? W sumie, bo pierwszy raz coś takiego robiłem. Czy tak jakby jestem narratorem jednocześnie przez cały film. No więc mam nadzieję, że wam się podobało. I nie łamcie sobie kierownic. Dzięki za oglądanie, narka. W sensie nogę? Nie. A.